Odmieniona Katarzyna Cichopek w Halo tu Polsat. Ta zmiana w wyglądzie jest widoczna gołym okiem. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powitali dziś widzów oglądających program Halo tu Polsat. Aktorka znana m.in. z M jak Miłość zaprezentowała się w nieco innym niż dotychczas wydaniu. Zmiana w jej wyglądzie nie przeszła bez echa. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem w Halo tu Polsat. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Aktorka występująca m.in. w M jak Miłość oraz dziennikarz telewizyjny tworzą zgrany duet także w życiu prywatnym. O łączącym ich uczuciu poinformowali 2 lata temu. Wcześniej Cichopek była w związku z Marcinem Hakielem, z którym ma 2 dzieci, Adama i Helenę. Kurzajewski z kolei przez długi czas był partnerem Pauliny Smarzcz, z którą ma 2 synów, Franciszka oraz Juliana. Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski do początku tego roku byli prowadzącymi nadawanego w TVP Pytania na Śniadanie. Sytuacja zmieniła się jednak po tym, jak nowe kierownictwo podjęło decyzję o wprowadzeniu modyfikacji. Z Pąś zniknęli wówczas także m.in. Izabella Krzan, Tomasz Kamel, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i wielu innych. Duet Cichopek-Kurzajewski skorzystał z zaproszenia telewizji Polsat i od kilku tygodni tworzy nową telewizję śniadaniową. Gospodarze pojawili się w piątkowym wydaniu programu Halo tu Polsat. Uwagę czujnych widzów zwrócił pewien szczegół w wyglądzie prezenterki. Katarzyna Cichopek zaprezentowała się bowiem w innej niż dotychczas fryzurze, metamorfoza Katarzyny Cichopek. Katarzyna Cichopek zazwyczaj jest wierna jednemu uczesaniu. Chociaż widzowie śledzący od początku M jak Miłość mogą pamiętać odcinki, w których serialowa Kinga prezentuje się z burzą ciemnych loków, to w ostatnim czasie aktorka stawia raczej na proste pasma. Stąd też jej piątkowa fryzura została odnotowana przez osoby oglądające Halo tu Polsat. Kasia Cichopek tym razem wybrała bowiem falę. Jak na taką zmianę w wyglądzie aktorki zareagowali internauci? Komentarze pozostawiane pod fotografią prosto ze studia śniadaniówki mówią same za siebie. Kasiu, pięknie ci w tej fryzurze, fajne loki, Kasia jaka piękna, super wyglądacie, a wam, jak się podoba?